dotarł sprawnie, jest już na miejscu w naszym plenerowym studiu. Jan Winkiel, sekretarz generalny Polskiego Związku Narciarskiego. Dzień dobry. Panie Janie, zacznijmy może od tego, jaki jest punkt konstrukcyjny tej skoczni, bo ona jest dosyć duża, jeżeli patrzy się z dołu. Natomiast jak daleki skok można tutaj oddać? No, rozmiar tej skoczni to są 104 metry, to jest jej hill size, także powyżej skoków, powyżej 100 metrów jury musi się zastanowić, czy skracać belkę. Także mimo tego, że skocznia nie jest rozumiana jako duża w naszej nomenklaturze, to już da się przeskoczyć to 100 metrów, które robi wrażenie. Czym są zawody fiska? Bo to są zawody dla młodych skoczków, którzy ostatecznie mają się oswoić przed tymi wielkimi karierami. Tak jest. Albo w drugą stronę też dla tych, którzy już robili wielkie kariery, a coś się wysypało po drodze, rozsypali się technicznie i trzeba to naprawić. Zresztą w zeszłym roku mieliśmy tutaj mistrza olimpijskiego Andreasa Wellingera, który teraz dobrze walczy w Pucharze Świata. To jest taka trzecia liga. To są zawody przede wszystkim skupiające się na juniorach, pełniące taki etap pomostowy pomiędzy wiekiem juniorskim a karierą seniorskim. To tutaj trzeba najpierw wygrywać zawody, żeby przenieść się ligę dalej, czyli na zaplecze Pucharu Świata do Pucharu Kontynentalnego. I takie zawody odbywają się zarówno w lecie, jak i zimą. W Polsce w tym roku w zimie mamy dwie takie edycje, jedną tutaj w Szczyrku i drugą w Zakopanem. Najpierw nasz krajowy zawód, czyli Orlen Cup, i poprzedzić to jakimiś kilkunastolatami pracy, bo faktycznie zaczynamy od tego naboru w wieku 4-5 lat. Potem dzieciaki trafiają do klubów sportowych, w wieku 16 lat trafiają do szkoły mistrzostwa sportowego i tutaj tak naprawdę oglądamy właśnie tych zawodników w przedziale wiekowym 16-20. Bo teraz trwają skoki treningowe tak zwane. Tak, to jest seria treningowa. No na pewno cieszy już to, że Kacper Juroszek, który jest naszym cichym faworytem, tutaj bardzo dobrze skoczył w serii próbnej i myślę, że dzisiaj zobaczymy go na podium, także taki dobry polski akcent tutaj się może pojawić.